Po zakończeniu inauguracyjnego posiedzenia obrad Okrągłego Stołu reporter dziennika zwrócił się do Janusza Onyszkiewicza, rzecznika prasowego środowisk zgrupowanych przy Komitecie Obywatelskim. Jest pan rzecznikiem prasowym 25 osób zasiadających przy tym stole. Czy w ich imieniu decyduje się pan na wypowiedź czy na rozmowę? Wolałbym, prawdę mówiąc, rozmowę, dlatego że musiałbym najpierw jakoś zasięgnąć ich opinii o tym, co się dzisiaj zdarzyło, a na to jest trochę za wcześnie. To pana zdaniem, czy dotychczasowe obrady idą we właściwym kierunku? Trzeba powiedzieć chyba coś takiego, mianowicie, że mogłyby wystąpić dwojakiego rodzaju blokady. Pierwsza blokada to by była blokada polegająca na tym, że zamyka się jakieś tematy i stawia się jakieś pewne bariery. Druga blokada to byłaby blokada braku jakichś kompetencji czy uprawnień do dyskutowania pewnych spraw. I muszę powiedzieć z zadowoleniem, że nie wystąpiła ani jedna, ani druga. Dlatego, że wszystkie wystąpienia były wystąpienia, które otwierały pewne problemy, które nie stawiały barier, których nie mówiło się tak to musi być i właściwie o tym nie ma co mówić. Poza jedną rzeczą, na którą właściwie się wszyscy godzili, mianowicie na tą, że właściwie sprawa Solidarności jest niejako przesądzona. Problem jest tylko jak to zrobić. Natomiast jeśli chodzi o drugą sprawę, to też nie ma tutaj przeszkód, dlatego że generał Kiszczak, i uważam to stwierdzenie za bardzo cenne, oświadczył, że ma pełnomocnictwa do negocjowania tych wszystkich spraw, do dyskutowania tych wszystkich spraw i w związku z tym można mieć nadzieję, że coś, z czym dosyć często spotykaliśmy się w przeszłości, mówię o latach 80-81, kiedy to okazywało się, że ktoś musi raptem zasłonić się brakiem kompetencji, że coś takiego nie nastąpi. Wysłuchaliśmy 9 wystąpień. Które sformułowania uważa pan, że były najważniejsze, najbardziej istotne? To strasznie trudno powiedzieć tak bardzo na gorąco. Ja bym po prostu powiedział tylko o kilku, które wpadły mi w ucho. Bardzo uważam za cenną gotowość władz do dyskutowania w sprawie niezawisłości sądów. Tą deklarację złożył generał Kiszczak. Koncepcja w ogóle podziału władzy, ta monteskiuszowska, prawda, na władzę wykonawczą, sądowniczą i ustawodawczą, też jest bardzo, bardzo istotna. Czy po dzisiejszym dniu jest pan większym optymistą niż dzisiaj rano, czy mniejszym? Wczoraj mówiłem, że jestem umiarkowanym optymistą. Dzisiaj powiem, że jestem dalej umiarkowanym optymistą, ale troszeczkę większym. Dziękuję bardzo.